European Cycle Report serdecznie witam. W obliczu utrzymującego się kryzysu w strefie euro Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, w skrócie Eurostat, opublikował w zeszłym tygodniu aktualne dane na temat siły gospodarczej Unii Europejskiej. W porównaniu do poprzedniego kwartału bieżącego roku PKB Unii Europejskiej wzrósł w drugim kwartale 0,2%, podaje Eurostat. Ocena wzrostu Unii Europejskiej w odniesieniu do drugiego kwartału roku 2010 została wprawdzie skorygowana o 0,5% procentowego w dół, utrzymuje się jednak na stałym poziomie plus 1,6%. Kanclerz Merkel z zadowoleniem przyjęła wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, który zezwolił na pomoc dla krajów strefy euro. Zdaniem Merkel kryzys pokazał, że kraj, którego siła gospodarcza wynosi 2%, jak Grecja, może przyczynić się do destabilizacji waluty w całej strefie euro. Zadłużenie poszczególnych krajów Unii Europejskiej stanowi główną przyczynę obecnego kryzysu w strefie euro. Traktat lizboński nie przewiduje żadnego mechanizmu na wypadek wystąpienia kryzysu zadłużenia, powiedziała Merkel na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się w zeszłą środę. Euroobligacje zaproponowane przez Zielonych i SPD to zdaniem Merkel zła odpowiedź na finansową ślepą uliczkę, w jakiej znalazła się Unia Europejska. W wygłoszonej w Bundestagu mowie na temat budżetu kanclerz ponownie zaapelowała o zmianę traktatu lizbońskiego na rzecz stabilnej Unii. Jeśli mówimy, że potrzebujemy więcej Europy, więcej właściwej, zrównoważonej i silnej Europy, w której zmiany traktatu nie mogą być tematem tabu, by doprowadzić do sytuacji, w której podjęte zobowiązania naprawdę będą przestrzegane. Prezydent Komisji Europejskiej José Manuel Barroso odwiedził w zeszłym tygodniu Australię i Nową Zelandię. W stolicy Australii, Canberrze, Barroso spotkał się z premier Julią Gillard oraz wysokimi rangą ministrami jej gabinetu. W mowie, której adresatami byli przedstawiciele europejskiej i australijskiej gospodarki, Barroso wyjaśnił ścisłe powiązania ekonomiczne Europy z Australią. Komisarz wyraził także życzenie dalszej współpracy między kontynentami i podkreślił ważną rolę Unii Europejskiej, która obchodzi 60-letni jubileusz swojego istnienia. Barroso potwierdził umiarkowany wzrost gospodarczy Unii Europejskiej i wyraził przekonanie, że strefie euro nie zagraża recesja. Strefa euro, dodał Barroso, to udany eksperyment koordynacji działań dla rozwiązania globalnych problemów. W odniesieniu do utrzymującego się kryzysu euro komisarz powiedział: euro jest oczywiście bardzo silną i wiarygodną walutą. W krótkim czasie awansowała ona do drugiej najważniejszej waluty światowej. Kraje strefy euro wykazują absolutną gotowość polityczną, by dokonać wszystkiego, co w ich mocy, dla utrzymania stabilności euro. W Nowej Zelandii Barroso spotkał się z szefem Rady Ministrów Johnem Kayem. W Auckland mówił głównie o skutkach zmian klimatycznych, które dotkną w szczególności kraje położone na Wyspach Pacyfiku, włącznie z Nową Zelandią. Komisarz zaapelował o poszukiwanie globalnych rozwiązań w kwestii ochrony środowiska. Unia Europejska zaoferowała również regionowi fundusze pomocowe w celu przezwyciężenia szkód spowodowanych przez zmiany klimatyczne. W zeszłą środę unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger zaproponował ujednolicenie europejskiej polityki energetycznej. W oświadczeniu prasowym komisarz opowiedział się za dokładniejszymi ustaleniami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w kwestiach energetycznych. Unijna polityka energetyczna poczyniła w ostatnich latach prawdziwe postępy. Muszą one teraz przekroczyć granice wewnętrznego rynku energetycznego, by zagwarantować bezpieczeństwo zapotrzebowania energetycznego Europy i wesprzeć międzynarodowe partnerstwa w obszarze energii. Wcześniej Komisja krytycznie odnosiła się do układów zawieranych przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej z państwami poza Unii Europejskiej, ponieważ jej zdaniem wpływają one na politykę energetyczną całego regionu. Tylko dzięki dokładniejszym ustaleniom między krajami partnerskimi a Brukselą cała Unia Europejska może działać jako polityczna jedność. Propozycja Komisji obejmuje bezpośrednią wymianę informacyjną w kwestiach polityki energetycznej wśród krajów Unii Europejskiej oraz między krajami członkowskimi a państwami poza Unii Europejskiej. W przyszłości stosowne porozumienia miałyby być negocjowane bezpośrednio na płaszczyźnie unijnej. Należy do tego dążyć głównie ze względu na bezpieczeństwo dostaw oraz wspieranie partnerstw międzynarodowych, oświadczyła Komisja. Dzięki temu Bruksela miałaby w przyszłości bezpośrednie prawo współdecydowania podczas negocjacji. Mogłaby także sprawdzać ustalenia poszczególnych umów. Na temat propozycji debatuje Rada Ministrów i Parlament Europejski. To był raport z minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.